treningu wczoraj Wii Bój się ze mną ścigał, dobrze, dobrze się ścigał, kurde, był pierwszy przez dłuższy czas i potem paliwa mu zabrakło na koniec, kurwa. To było śmieszne. Ale fajne to było. Dobra, starczy. Nie zdążę. A nie, on pali. A dobra. A kiedyś pozmieniam tytuły. Dobra. Spokojnie, masz jeszcze. Dawko już do zredagowania. Masz jeszcze chwilę czasu. No, witam moich przyszłych fanów. Rozsiądźcie się. Zróbcie sobie kawkę, herbatę. Nalejcie sobie coś innego procentowego. Ja zaraz wracam, dwie minutki i ruszamy. A ile te kwalifikacje trwają? No, spokojnie, to poczekaj, włączę tutaj IC za kurz, easy. Ślimak to jest kurde dobry. Ja, które zajebałem, mam ręczny, muszę to zaoblić, bo kurwa kant tam stał. Znaczy jest. Zapomniałem właśnie, teraz mi się przypomniał. Nie mogę tak biegać. O, jeszcze łączyłeś? Tak, ale poczekam na kwalę z tym, ze ślimakiem. No to ja witam moich widzów i widzów innych widzów, widzów innych graczy i wszystkich witam. To ja się siku zrobię. I kawki się napijemy, o. Ja nurkuję. Pytanie, gdzie? Nie zapomnij akwalungu. Nie, właśnie wszystko sprawdzam, czy działa, wiesz, żeby... Tak. Oszczędzasz i raz. Rafik, proszę cię... I tak wygra Niedzial dzisiaj. Istnieje takie prawdopodobieństwo, dość duże. Czasy z kosmosu tu nam pokazał. Chociaż mi na treningu wyszło 56-0, a tu nie potrafiłem tego zrobić teraz. Coś cię tutaj... Samochód nie jedzie. Powietrza może mniej w kołach. Pewnie tak, no. By być. Rafik, idź spać. Przecież, znaczy ten... No, to jest taki hipotezujecie. Morducha! No. Ryu. Ryu. No właśnie, tak. Daj mi. Lipa, zaczynam się o ciebie martwić. Nie? Tak. A do kurwa, to się tego słyszysz, ja to ten, jak... Jak do tego. Piszczę, cholera wie co robię, no. Morda moja. On już jak dzieciak. Śpicie razem? Tak, no jak... No czy różnie, ale tak, no, tak, teraz to przytulas się zrobi, tak. Ma pobez, żeby wchodzić, łatwiej mu było wchodzić na łóżko, ale już dremela nie przygotowałem i będę mu szlifował paznokcie powoli. Dremelem? Tak. Bo jest... Kup takie bo obcinaczki, jest chłopcu. To. Ale dremelem też można. No można, ale nie wiem, czy tego hałasu nie będzie się bał bardziej niż, wiesz... No właśnie kurwa, Liwar ma tam 1000 watów głośnika kopiony z głuchy, jak piętym pies, tak? Puszczę 1000 watów. Puszczę na postoju jakiś samochód, nie? Nie pierdol się diaksa, weź. Niech chodzi. Ty u mnie normalnie ten, idzie rezonans po tym. Jak na przykład siedzi za fotelem, to tak jak po budzie od wydechu, kurwa, basowego. Czasem przy niektórych kurach, nie? Jak puścisz, tak wiesz, końcówka kurwa obrotów. To jest... Dobra, jestem już, nie jestem ostatni, nie? Bo ty no, czekaj na siłę. Tak, a już nie chcę się robić, bo też ABS dostałem. Bo jak z tyrobianem wybuszyłem skrzynię, to za mocno. Coś nie sprawdza, kłaniał. No to muszę szczęble zrobić. Lampki mam. Jestem, widzę, panowie, widzę. Jestem. Dobra, to odpalamy ciągnika. Na żarówki diody. Najnowsza technologia. Wzrok. Bo, nie wiem, może. Kurwa, to nie jest to też źle.
trafiłem. Dobra, taśma kręca. Jak kurwa w piacie to trochę... Jak się pchają z tego pitstopu, zajeżdżają drogę, no. Do widzenia. Sugerujesz coś? O! Bo już się pchają, no nic więcej, nie? Nastrojowo. Nikita już wjechał w kogoś. Dobra, tak żebyście mnie nie dublowali. A dzisiaj mi tak ale będzie fajnie. Ale niech Nikita w końcu raz kogoś wiedzie. Tak. O, jak obiecają zawsze. Ja to chyba wiara będę, prawda? Kurde, nie lubię jechać w środku stawki na kwalifikacji. No po co taki wyrywny byłeś? No nie byłem wyrywny właśnie, byłem mało wyrywny, bo nie pojechałem pierwszy. Nie dało się. No ten typ za mną zajedzie, Max Blogger, mi się już nie podoba. Jak ja widzę, jak on jedzie, to... Jak to było na ACC, niedział? Nie byłem. Nie byłeś, a? Nie byłem, bo byłem spóźniony na wszystko. Nie? Ale ogólnie brakuje mi 3 punktów do 70, nie? Ale na tak trening cię puszczą poniżej 70, czy dopiero na wyścig? Tak, którąś? Tak, aha. Puszczą, nie? Ale to trening to wiesz, to taka przyjemność, tak jakby, nie? Ja sobie dzisiaj zakupiłem. Ja ten, ja to tego ale oni agresywni są. Ta SPA w ogóle ma inny pit stop niż ten, niż na GT3, niż na F1, rozumiesz? Taki numer. Ja dzisiaj szukałem pit stopów w dzień i nie ma tam, gdzie normalnie jest. Jest trochę dalej. Za zakrętem zjazd? No. A, to wiem jak, no. O, no patrz, no już mnie walnął, nie? Ten Max tutaj. Także już, bokiem chodzi. A on jest od nas, ten Max? Bloger? Nie, zaraz go wywala. Bez kitu. On chyba prowadzi jakiegoś bloga. Hiszpan? Hiszpan. A ja już mam karę tej, kurwa. To już niepodobne jest do niczego, że już przez niego mam karę teraz. Ja też mam karę już i mi anulowało okrążenie, nie? To was puszczę. Wiecie, i tak jesteś szybszy. Ja mam karę, bo mnie wywnął z toru tej. Ja muszę tak, okrążenie mam w plecy, nie? Więc sobie was puszczę, wy sobie jedzcie, jedźcie. Albo jedzcie. Co wolicie. Ja sobie krówkę zjem. Ślimak jeszcze. Skoro każesz jeść. Krówkę, mi słodkiego nie wolno, ale... Bo słowo. Święta. Czemu ci nie wolno? No jak, no słodkie człowieku, nic z tego nie ma. Tak co nie ma, przyjemność. Puste kalorie. Jurek zabije. O czym? Ja już kurwa nie mogę, no. Tak no. Nie wszystko, Marcin, musi być zdrowe i fajne, no. No, całe życie było tak niezdrowo, wiesz? Trzeba coś zmienić było w tym życiu. Bo... Co ty już? Odwalasz kitę? No nie, no drugą połowę życia chcę przeżyć zdrowo, nie? Tak mówisz, że jak już, wiesz, już był na finiszu, nie? To mam nadzieję, że nie, no wiesz, nie kracz mi tu, chłopie. Nie, to właśnie, żeby jak najdłużej potańczyć, nie? Cześć numer, właśnie. Inwestycje. Nie wiesz co zainwestować, zainwestuj w siebie. Bo nie dostać kołczy, ale nie pierdala w filmie. Ła, jedź, 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 jedź. Dobra, jadzie. Ja do domu kłaks, także nie zepsuję. Co tam raczej? Już teraz nie mogę zepsuć, bo już kolejne okrążenie w plecy to była masakra. A ja tu wyciepię tego Hiszpana. O, wuj, wuj, walą czas. Jest co bić. Ale już coraz bardziej trafiasz tak z początkiem, w kwalifikacje, wiesz. Kura, kura. Siema kura. Kura siema. Siema kura.
A czemu kura? No bo nie kogut? Ja zobaczyłem to kiedyś na jakimś live'ie, że jak wracał z dyskoteki, to go chcieli oskubać. Tak. A co było pierwsze, kura czy jajko? U nie kury, kuda. No kurwa, wiesz, on jak ustaje, to bleje, bo mu odcina krew od buty. Wow. Dobra, nie mogę się jednak zapytować. Widzisz, karma, kurwa, jaś, kurwa. No. U ciebie karma, u mnie kara zaraz, bo wpadnę z tu. A nie dostałeś. Ale no nie, no nie, ale przymierzam się. Jeszcze tego mięska nie lecę. Ja robię czas z półsekundową karą. A teraz dostaniesz. Nie, tak nie. Oho. Dobra. Ja wolę ostatni pojechać może. Ja sapunków twarde wrzuciłem. Kurwa. Kurwa, miałem 56.1. Tylko że z karą, nie? I to jeszcze z kolejną karą. Nie, to jest ostatnie. Czyli miałem sekundową karę razem, nie? Wow, ale robisz czas. No. Miałem karę na początku, na pierwszym tym. Zakręci i na ostatnim. No tą pierwszą zbiłem, a tą drugą już nie. Final lap. Ktoś jeszcze jedzie czy czasówkę? Tak jeszcze cię nie wiem. Ty, kłęc, jakiego masz Mikołaja z boku. Oj. Ja powiedziałem o Mikołaju już. W tym worku się rozmarzę. Na biegunie? Zycher poprawia czas. Bardzo zręcznym do ściany, kurwa, puch bokiem. Podoba mi się tu kolory. Pawa Revolo. Niech jedzie ten, nie? W Portugalii. No, ten Portugalczyk zostawiłem go. To nie było, że jesteśmy jacyś rasiści. Portugalczyk? Ale że oni tam mają komputery, kurwa, nie? Internet, że dochodzi, nie? Tak no. Daleko. Kurde, to jest szok. Ej, Portugalczyk, a skąd? Grubo tam jakieś... Z Hiszpanii podobno. Madery. Emigrował. Zobacz, Kuelex wywalił czas. Dziękujemy. Ale zapomniałeś, Miki, wszystkim powiedzieć, że startujemy z odwrotnym gridem, nie? Nie, jest najszybsze z przodu. Dawaj odwrotnie, Miki. Słyszysz? Teraz to już jest dupa zbita. Już nie zmienisz tego teraz? Nie zmienisz. Kurde, szkoda. Słuchaj, zawsze można nie wyhamować, nie? Nie ukończy. No tutaj się nie da przy dublowaniu, bo się robisz przezroczysty. Ja popełniłem błąd niedohamowania na ostatnim wyścigu kiedyś, jak jechaliśmy taki właśnie. Teraz tego nie będę robił. Nie mogę powiedzieć, że go jakoś tam wyczułem. Wtedy też mi byłby lepiej było chyba. Zobacz dobrego. O, Zecher się poprawił. Proszę, brawo. Ja chyba w ogóle pierwszy raz dobrze umieściłem. Dobra, teraz panowie i panie, musimy tak, to dobrze zrobić. Żeby z tego wyszło co? 29 okrążeń na mediumach i jedno na hardach. Jak zrobisz, nie ma problemu. Ale tak nie idzie, bo paliwo ci się nie. Paliwo jak nie oszczędzasz, to ci na 15, to masz 11 kółek. Oj. Dobra. Thank you.
Teraz, gdzie to się hamuje do pierwszego zakrętu? No właśnie, dobre pytanie, nie? A to już tutaj. Dobra. Ja prosto pojechałem. Kto tak tutaj piłuje ten bieg? Bui chyba bieg zmienił na zły. Chyba na jedynkę rzucił, słuchaj. Dobra. Jeszcze raz powtórz ten dźwięk. Ustawię sobie na dzwonek. Merry Christmas. Tobie też. And a Happy New Year. Jeszcze w tego krzata wjadę. O kurde, sorry. No mi nie wjechałeś, ale sobie robisz tak. Ale nie rozumiem czemu. No bo za późno to hamować. Nie, na stopniczu zamowałem, tak jak zawsze. Ja hamowałem, ale to będzie, a ty hamowałeś później. Niemożliwe. Slipa miałeś. A możliwe, że miałem slipa, a to aż tak kurde? Aż tak mnie pociągnęło, to jest niemożliwe, ale kurde, dziwne to było, bardzo dziwne. A teraz powiedziałem przez chwilę, że nie będę walił żadnych tych. Nie ma za to kłaść w ogóle. No ja dziękuję bardzo, jak najbardziej. To ja sobie już teraz pojadę, nie? Bo po co tam czekać? O kurde, paliwo. Byś zapomniałem. O co ci? Ja już dwa razy zapomniałem. A co ty, pierwsze kółko, kurwa. Ale się musiałem ratować, żeby rudego nie przyłożyć. Kto to stoi tak w poprzek ładnie? Na długiej, prostej zerdowej? Nikt. No to już tam ten Portugalczyk. Zapiedziałem żółte flagi. Głowica mu się w magnetofonie przestawiła. Czekaj, czy są batarii? Czekaj, czy są se zna. Na pewno do podstawówki razem chodzili. O, dobra, kolega się odwdzięczył i mi puknął też. Znowu uciekałem, bo ten, bo wiedziałem, jak lecisz na mnie. No ja też leciałem przymusowo, nie? Ja zawsze patrzyłem lusterka na hamowanie. Teraz musiałem przymusowo, ale mamy remis z takiego. Ja wiem, że to jest sobie, nie? No i patrz, teraz było 150, ty znowu hamujesz jakaś wcześniej. A bo jadę jakieś mało opony złe. Na Sylwestra, jakie macie plany w górę? Ja mam znajomych. Siedzę w domu. Jutro przychodzą znajomi. Ja będę grał w grę. Na Epiku teraz dali całą trylogię. Dzisiaj na Epiku dali całą trylogię Tomb Raidera. Epic Game Store. Trylogię, no to ile części? No chyba z 6 tam jest. Faktycznie trylogia. Ale Larum, mordowanie jest cudowne, no. Ja grałem w tego Tomb Raidera. Zajebisty jest Shadow of the Tomb Raider. Zajebisty. Ja lubię. Aż tęsknię za Larum teraz, jak się skończyło. Bo fajna fabuła była w tej grze. Super. Nie, spoko gra. Od tych trójkątnych, kurde, cycków po to, co teraz, nie? Ale kiedyś miała większe. A no, tak, faktycznie. Ale to ja wiem, to są takie chyba akurat. A rudy, kurde, chciałem rudę wykiwać. Poręczne. I wjechał we mnie, jak zbijałem karę. Chciałem po prostu przejechać.
Ja nie wychodzę bez pytania. Tak bokiem chodzi. Ja mam na razie 12 litrów jeszcze. Znaczy 12 okrążeń się pokazuje. Ja mam 11. O kurde, błąd zrobiłeś. Musiałem ci przewalić. Nie poczułem. Nie? Nie. Przyłożyłem ci, no i teraz miałem tutaj ludy wyprzeć. Wszyscy mnie teraz wyprzedają. Na szczęście zychyr poleci za bardzo. Ja go wezmę teraz tutaj. O, we trzech idziemy do zagadnego zakrętu. To będzie bardzo dobre. 11,9, a potrzebuję 12. To wiesz, kto tam się wpycha jeszcze jeden? Łek. Nie, ja jestem z tyłu za wami. To będzie bolało tutaj coś. We trzech wchodzimy w kolejny zakręt, nie? Ale w ten tutaj się nie zmieścimy już na pewno. No w środku właśnie, nie? To akurat. Dobra, zaoszczędziłem. Dobra, teraz trzeba pogonić, bo... Jak już Kwalksa, kurde, nie dogonię, to już go nie zobaczę. Muszę za powtórkę zobaczyć tego, jak my tu wchodzimy w te zakręty we trzech. To jest epickie. On tak kurde potrafi, nie? On jest sprytny. Ciekawe, czy oszczędza paliwo, bo wczoraj nie oszczędzał w ogóle, nie? Wczoraj, nie wiem, 11 kółko już do pitu zjeżdżał. Ja cię nie znam, nie? Zakręt, kary same się zbijają. No, to prawda. Tak to jest wypadkowo. Tu tam leżyć, nie? Wow. Ja dostałem, bo wyleciałem trasy, nie? To szaleńczy pościg. Myślę, że nawet i trzykrotnie. Kto miał zrozumieć? Tak. Jesteście okropni, powiem szczerze, wiecie? Ale takie jest życie, Piotrek. Nie, życie nie jest takie. Jest bardzo fajne.
zaraz ignorowanie. Wyjebane miałem. A ty mimić. On jest dobry, on jest dobry. On jest taki oportunista. Ale sięgiel zbliżył, wow. Weź no, zwolnij trochę. Mnie to sprawiłeś z tyłu. Paliwa ci braknie. Właśnie nie, najlepsze jest to, że mam deltę poniżej 57 i na połowę biegną biegi, nie? Nie wiem, co ja dodałem, ale źle. Tak ci paliwa braknie, zobaczysz. Za bardzo gnasz. O kurde, panowie, ja muszę niestety wyjść, bo kontuzję mam. Znowu prutłeś? Tak. Ale biorę się za komentatorkę, nie? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Moje fanki do mnie piszą. To jest chyba nowy rodzaj rage quita. Opuszczam, bo nie idzie mi, ale by dostaję. Taki z uprzejmości. O, uj, bój, jaki czas mam, no proszę. Siedem okrążeń, 9 litrów paliwa, nieźle. O, ponieś trają bardzo szybko. U mnie w ogóle. Zobaczysz, kłaniec, jakby jest fajnie potem, jak się opony zaczyna zdzierać, jak się miejsca hamowania przesuwają. U mnie na razie są... Lewa przednia jest tak... Trochę zdarta, no. A ja mam ten, dwie takie same, tak z 2 mm. Ja idę na papierocha i wrócę, będę komentował. No już szedłem lewymi kołami. Znaczy nie, to wiesz, nie tak ten. Dosłownie tego słowa znaczeniu. Idzie do piachu, nie? Ale jak kurwa, super broda zadzwonił do dziadka i mu na dzień dziadka zajebał, niech ci ziemia lekko będzie. My tak słuchamy, co on kurwa powiedział, nie? Jak nikt nie skumał, kurwa, dziadek na szczęście nie skumał, nie? Zajebał mu suchara, nie? Niech ci ziemia lekko będzie, kurwa, się pożegnał. Pojdziecie całą noc, tutaj. No to są fakty, mogą się zacząć. Kurde, rudy mi na 2 sekundy rzucił, no. Nie wiem, jak ja tak daleko wyjechałem teraz bezsensownie. Zahamowałeś daleko, nie wiesz? Z tego co widziałem. O, dziwne. Wiki, ile ty tych kar już zazbierałeś? Nie wiem. Za każdym razem na pierwszym okrążeniu dostajesz. Chyba faktycznie mi już te opony nie trzymają. No mówię ci, że tak się przesuwają miejsca hamowania, zauważysz. Już zauważyłem. Do zakrętu na 150 to jest kurde mało, nie? Się robi. No. Dobry wieczór, witam państwa wszystkich bardzo serdecznie na stanowisku komentatorskim Młody Ja. Znajdujemy się na torze Red Bull. Przepraszam. Proszę. Jakieś lagi miałem chyba. Na pierwszym miejscu znajduje się... Ten tam stoi chyba. Quexes w pięknym malowaniu świątecznym. Niestety już po świętach prezentów nie przyniósł. Ale to nic. No jak, Mercedesa przyniósł. Ma ponad sekundę przewagi nad drugim zawodnikiem, którym jest Niedział. Niedział malowanie raczej takie skromne. Widać mu się nie chciało. Trzeci Zycher. Zycher, za nim Ujaj Bujaj i Rudy. Tutaj mamy przepiękną walkę. Czego się boisz? Mamy przepiękną walkę tych trzech zawodników, są bardzo blisko siebie, ale nie będziemy ich oglądać. Dalej Ślimak.
ślimak, smutne malowanie, matowe. Chyba czegoś mu brak po tych świętach. Następny jest Miki. O Mikim już wspominałem na poprzednim wyścigu. O tym zawodniku można powiedzieć tylko tyle, że szkoda dawać jeść. Livar ostatni, ale ostatni będą pierwszymi podobno. Piękne pomalowanie, piękny czarny Mercedes z logiem ASP, gdzie A w ogóle nie widać, bo się zlewa z lakierem, tylko jest SP. Rodzi się tonem, no. Z tyłu czaszka jest. Taka misteria. Pokaż tą czaszkę. A no jest, faktycznie. Dobra, przejdźmy wyżej, tutaj gdzie się działo najwięcej, czyli Ujej, Bujej, Zycher i Rudy. Ujej, Bujej na trzeciej pozycji, Zycher czwarty, Rudy piąty. Jadł bardzo blisko siebie, zderzak w zderzak. Ciekawe, co z tego wyniknie. Czy teraz Zycher będzie atakował, czy nie? Dostałem informacje radiowe, że nie kłuł. Jeszcze będzie czekał na dogodną okazję. Zobaczmy, co na przedzie. No, na przedzie muszę przyznać, że dzieje się dużo, bo oni jadą. Niedział tuż za Quelxesem, który nie odpuszcza. Pięknie się broni, Niedział. Atakuje go to z lewej, to z prawej strony, to na żwirze, to na trawie. Ale nie może go wyprzedzić. Dobry wyścig oglądasz. Może to powtórka. Błąd Quelxesa, ale w ślad za nim poszedł Niedział. Teraz całkiem już. Dobra, nie, to nie ma sensu, ja się zwalniam z tej telewizji, nie? Tutaj, Ujej, Bujej, Zycher. I Rudy. To ty mi mów! To teraz patrzę. Taka szeroka do nagle chodzi szkła cały czas. Jak w tandemie, jak wy jesteście we trzech. Do niego. On jest, nie jest taki bardzo... Pamiętam go jeszcze z Assetto Corsa, że tam było niebezpiecznie ciąć. Nie, nie, to normalnie ciąć, wiesz, jeszcze wcześniej, nie. No, a skrętasz przed 50, z tego co pamiętam. Walczcie, walczcie. Ja byłem przed chwilą w Quelxesie, w środku. Tak. A tak coś się czułem niepewnie przez to, no. Tak, coś się przezroczyście nie zrobiłeś. No, czy Zycher teraz będzie chciał podjąć próbę? Opóźnione hamowanie po wewnętrznej jedzie Zycher, proszę Państwa, i jest Zycher na trzecim miejscu. Ujej, Bujej, czwarty, Rudy ciągle piąty, ale Rudy czai. Oj, się, błąd mój. Jak słoń w truskawkach. Myślałem, że teraz tam znajdziesz miejsce po wewnętrznej, bo tak szeroko poszedłem. O, niestety Zycher troszeczkę za szeroko w ten zakręt poszedł i stracił miejsce. Pierwsza i druga pozycja. Ale nas kolek zwolnię, bo to się źle skończy, wiesz? Nie, no spoko, walczmy, nie ma zwalniania, nie, człowieku. Nie, nie. Dobra, a to nie broń się, atakuj. Ja cię widziałem, nie? Dzieli, wiesz, wiedziałem, że tam jesteś, więc zostawiałem ci miejsce. Nie, o to chodzi. Ja bym... Po jeżdżeniu w ACC i, wiesz, zbieraniu punktów safing, nie? Dlatego bezpieczeństwa teraz tak się jeździ śmiesznie, nie? Inne spójrzmy na statystyki. Quelxes, 1/4 przednich opon zdarta. Niedział bardzo podobnie. No dobra. Bujej, bujej przednie opony. Tak puszczasz teraz mocno zdarte. Zycher, Rudy bardzo podobnie, ślimak również, Miki bardzo pięknie oszczędza przednie opony, z tyłu prawie w ogóle nie jest zniszczony. Livar też. Zobaczmy na stany paliwowe. Niedział, który wyprzedził Quelxesa. Czy nie wyprzedził? Niby tak, ale nie. Jednak tak. Niedział, ciutkę ponad 1/4 paliwa, Quelxes
więcej od niedziała o kilka litrów. Ujej buje tyle co niedział. Zychraciutkę więcej od ujeja bujaja. Kogo? Rudy tyle samo co rudy. Ślimak też bardzo podobnie. Miki też super. No niestety liwar ponad mniej niż 1/4 paliwa w zbiorniku. Więc tu może być różnie. On później się wplacza w tryb hybrydowy. Aha. I jeździ 80 na godzinę. Chyba. No jest chujowo, bo jest 2-4 faktycznie. Dobra. Dietek. Paliwa tak na styku, muszę bardziej zaszczędzić. Spójrzmy raz jeszcze na walkę pierwszej dwójki, bo tu się dzieje bardzo dużo. Zawodnicy jadą na milimetry, na piksele. Trzecie, czwarte, piąte miejsce również bardzo blisko siebie. Tu się dzieje okrop sytuacji, nie wiem na kogo patrzeć. Pierwszy niedział. Drugi Quelxes. Ciekawe co on tam w tym zielonym kasku se myśli w środku. Co tam się dzieje w tej głowie. A tu skręcam w prawo, jak ta linia biała taka jest na zewnątrz. Właśnie sobie za tobą pojechałem teraz, no. No, ładnie się wchodzi, nie? I dużo czasu się nie traci. No, trochę nam się rozluźniło. Zychyr, ujaj, bujaj i rudy. Rudy w ogóle poleciał gdzieś w tataraki. Ślimak też. Właśnie się pocałował z bandą. Dobrze, tu jeszcze nie ma. Miki dogania ślimaka. Liwar, no dogania siebie. Jedziemy. Zobaczmy teraz akcję Miki i Ślimak. Bo Miki dużo się zbliżył, bardzo się zbliżył do Ślimaka. O kurde. Spodziewam się, że Miki nie będzie chciał jechać za Ślimakiem. A nie, pojadę. Choćby na pijawce. Idziemy sobie dalej. Na śluzie jest ten, ślisko. Dlatego tak mokro jest, bo ślimak jedzie. Żebyś wiedział. Słuchajcie. Może, bo ma jedną, jak podniesie to się wyjebie. I tu uważaj też, Ślimak, bo są miejsca, gdzie takie reklamy idą nad torem, żebyś muszlą nie zajebał. Kurde, jak on dostałem karę teraz sekundową. Ciekawo za co. 1-1. To zadam wam wszystkim zagadkę. Jakie zwierzę ma rogi? O, za późno! Szczęście, jestem rano. To będzie bardziej odważne teraz. Proszę bardzo, Quelxes wraca na pierwszą pozycję. Jeszcze nie. No byłeś przez chwilę. Przez chwilę. O kurde. O, teraz już będziesz. Chyba, że nie. Będziesz. Ale emocje. O kurde, jakoś leci szeroko. O kurde, leci szeroko! O, niestety. Niedzio poszedł na szpilek. Ale czemu no, tak? Kurde, nie rozumiem. Co tam jest? Opony! Czasem jak poleci, to jak jakiś... No faktycznie. Wy już nie macie prawie opon. Ale najwięcej ujaj bujaj. Bujaj ma już dramat z oponami. Liwar na rezerwie goni. Widzę, że światła zgasił, żeby mniej mu palić sobą. Nie, to Liwar wyłącz Liwar. Nie wiem jak ten, gdzie ma światła. A nie, to jak kurde, zbijałeś no, karę, to ci światło zgasło. W ogóle nie jechałem, nie? Ja też nie mam pojęcia, jak nie jedzie. Będzie ciekawie. Ale ja chyba lepiej. Chociaż się cholera. No i jedynie Miki w całej stawce jedzie na twardych. I jego opony są w bardzo dobrym stanie. Jakieś 80% jeszcze ma. Ciekawa Miki taktyka. Ma
Miki ma swój najlepszy czas. Jeden, pięć, osiem, trzy, dwa, trzy. Ja mocno oszczędzam. Kurde, 2-0-3 obrażenie to jest. Szkoda tego błędu twojego tam, bo się dobrze walczyło. Szkoda to, jak świnia w kartofle wejdzie. Skoro tak mówisz? Na chwilę się tego nie należy. A jeszcze może poczekać. Po pit stopach poczekam. Do pitu dojedziemy. Ale wszystko, że mam deltę do przodu, nie w tej chwili. Ja miałem na pierwszym i drugim, ale na trzecim straciłem. Dwie setne do przodu w tej chwili, nie? A to jest dar tych oponach, na oszczędzanie paliwa. Ja nie rozumiem tych czasów czasami. Co, twoje opony naprawdę nie są zdarte w porównaniu z tym, co ma Wujej? Ale to wiadomo, że będzie zdarte, bo paliwa też ma mało, nie? Wujej jedzie już na rezerwie. No właśnie, oh, wow. Ale wczoraj, nie? Wariusz wyciska wachę z wężyków. Tak! A potem jest z górki to. Ślimak również trafił na rezerwę już. Te 200 metrów mniej, nie? Zycher również rezerwa. Quercus też. Znaczy jak masz przewagę poliwa, ciśnij. No właśnie, nie będę cisnął. Nie w stopie spędzę. Dokładnie. Dobry plan. Więcej na tym samym... Tylko traf! Very funny. Zjedźcie wszyscy naraz tam jest fajny zjazd! A teraz wziąłem praktycznie pół sekundy z jego prowadzenia, nie? Sekundę ponad zgarnąłeś. Nie, było 4,5 chyba, wiesz? Nawet już 5,3 było w pewnym momencie, no. Drodzy Państwo, nie ma co komentować, bo stawka tak się rozciągnęła jak majtki. Się postarał teraz. No niewiele się dzieje teraz. Przywijam od zawodnika do zawodnika. O, proszę bardzo, Rudy zjeżdża do pit stopu. No, będzie ciężko na koniec wyścigu. No, wcześniej zahamowałem. Tego widzę, że opony zmienione. Teraz chłopaki biorą się za rozrząd. Jakby tam wycinają katalizator już. Już rozrząd wymieniony. Liwar zjeżdża do pitu. 01. Na oparach już. 0,6 okrążenia jeszcze. Zycher też bardzo malutko. Wujej naprawdę już nie wiem, czy dojedzie. Mogę się któregoś potrącić tak po sobą. Ślimak też bardzo malutko. No, Rudy, powiem wam, że zatankował 3/4 zbiornika. Czyli 7 pit stop będzie planował. Quercus zjeżdża do pit stopu, Niedział również, Zycher też. Niedział ma litr więcej paliwa. Bujej również do alei serwisowej się zbliża. Ciekawe, czy Miki zjedzie. Ślimak, no chcąc nie chcąc już musi zjechać. No nic, zupełnie. Ślimak jedzie już, nawet się mu kreska ta czerwona zniknęła, nie? No i dobra, zobaczymy, kto pierwszy wyjedzie z pitstopu. Tak, właśnie, wtedy... Wezmę sobie, nie tankuj. Już piję wodę. Nie, wodę, gdzie tam wodą się będę tu ruchł. Quercus ruszył, nie działał jeszcze w pitstopie. Ja jeszcze nie wjechałem.
Urwał dać. Dopiero. Quarks ryzykuje troszeczkę. Traciłem. A troszkę ryzykujesz. Czemu? Bo nie zadawałeś tyle, ile potrzeba. Do pełna. No, widzę, że Niedział jak dowiedział się, że Quarks już opuścił pit stop, nie dotankował do końca. Mam na 14 okrążeń paliwa, idealnie. Ale potrzebujesz na 15. Tylko wyjechał już karabas. No to przeoszczędzę. To nie ma problemu. Miki nieuchronnie zbliża się do 5. miejsca. Twarde nie są złe. Dobra, lecimy. Weź nie mów tak. Pułapki żwirowe czekają. No teraz Miki ma przewagę, bo na średnich będzie sobie cisnął. One się bardziej ślizgają. No, podobne są, ale nie są takie... No też czarne. Też okrągłe. I też z gumy. Nikt tak w zakręt nie wjedziesz. Hamowanie jest podobne, tylko już tak nie wjedziesz w zakręt w ten sposób. Niedział dostał 2 godziny kary. Ło! Quark jest pół godziny kary. Niedział 2,5 już ma godziny kary. Widać, że za wszelką cenę chce dogonić Marcina B. Zwanego również nożownikiem. Tak. A jego dzieci używają... pił mechanicznych zamiast sztućców. No i ma straszny pseudonim przez jego dzieci używany, a to jest Tato. Z O na końcu. Tak. No, przejdźmy dalej, zobaczymy co się dzieje. No nic się nie dzieje, no panowie, co jest z wami? W sumie najbardziej zmartwiliśmy tym, że dowiedziałem się, że mam dzieci, a nie dziecko. A ty nie wiedziałeś. A mnie zmartwiło o to, że jest ona końca. Żeby tą drugą matkę znaleźć. Ma ktoś streama odpalonego w ogóle? Wszyscy. Tak, ja. Miki. Miki, ja. Ale co, nie możesz do pokoju wejść teraz jako obserwator? Ślimak. Znajdź płytę, no. Jaką płytę? Z grom. Ja mam płytową wersję. Naprawdę? No, taki mnie fanatyk zbieram. W XX wieku jeszcze żyje. To tak jakbyś miał, kurde, radio na tapę. A jak to płyta? Winyl? Ja też mam płytę, ale tu płytę mam dlatego, że kupiłem z kierownicą. Za 500 kierownicę z Grand Turismo płytową. Ale to płytę z kierownicą, czy no kierownicę z płytą, bo to wiesz. No w sumie tak, kierownicę z płytą. O, Livar ma ten, u Livara zawsze coś dzieje. Jakbyś kurde kierownicę w cenie płyty kupił, to... Na ja u mnie na Twitchu jest też. Dobra, poczekaj, jak na tego Twitcha tam się znaleźć? Mr. Tidy. Jeszcze weź się tu zaloguj, zarejestruj, człowieku. Nie musisz, może po prostu wpisać twitch.tv/ i potem ksywka. Albo weź na Discord, kurwa, i kliknij link.
Przykładasz tak, dowód osobisty do wiesz, ekranu i on ci skanuje i się logujesz. Rzucałem. A jest, ślimaka jest, przepraszam. Nigdy wam się. No jest, jedzie ślimak siódmy. Co się stało, proszę państwa, kolekcjonerz popełnił fatalny błąd, dachował. Ja. Pozbieramy się, pozbieramy. Testu łosia nie przyszedł Mercedes. Powiem wam, że jechałem dzisiaj z chłopakami ACC, nie? No i właśnie, zdawaj relację. No powiem, że jest... Miałem 4 czy 5 kółek, gdzie opony zaczęły mi działać i jechało się po prostu bajkowo. Ale w momencie, gdy opony nie działały, to była po prostu walka o przetrwanie. Więc inaczej, no tempo do marty wyścigowe miałem minus 4 sekundy, więc jak mi opony zaczęły działać, więc tragedii nie ma, nie znając toru, nie? Jakimi bo spa nie jeździłem. Wiesz co? I mój najlepszy to był 2.26, marty 2.21 na wyścigu chyba, z tego co kojarzę. Dużo ludzi powychodziło. Chyba dostałem karę za wypchnięcie. Ale... jak zaczęło wszystko działać, to jest po prostu coś pięknego, naprawdę. To ta gra jest bajka. No, jakieś tam ustawienia z neta do tego Lambo wziąłem. I mówię, póki opony były, problem był z tym, że one były albo przegrzewały mi się na początku, a później mi się na koniec nie dogrzewały. Ale był moment na środku, gdzie działały. To jest po prostu naprawdę przepięknie się jechało, nie? Fajne jest. No. 24 kółka, czy 23 żeśmy zrobili, ale dojechało nas już w sumie tylko trójka na koniec. No wow, to duża różnica. Ale słuchajcie, to jest, jestem ciekaw co Rudy zrobi, ma tylko pół zbiornika paliwa. Zatankuje. Po co? Nie mógł tego wcześniej zrobić? Nie wiem. A u nas widzę duża zmiana, QLK jest pierwszy. No ale nie jest wcale tak kolorowo, bo Niedziel strasznie goni i ma dużo lepsze tempo niż ja. Nie widzę u ślimaka na tym, tylko tabelkę, nie? Nic też nie zrobił. Ktoś znowu w mikro wjechał? Nie, do inaczej. To jak chcesz na dzik widzieć więcej, to ja puszczę transmisję. Transmituję rozgrywkę. I ja sobie jestem jako widz, ja przemieniam sobie tak, że wiesz. Ja to Jank w sensie. Tak. No. Tak. Napiszę ASP. Ty jeszcze tego nie włączyłeś? Ja myślałem, to będę robić transmisję, mówisz. Chny. Będzie Happy New Year. ASP chny. ASP chny. Na YouTubie czy gdzie? Na YouTubie, no. Tak samo jak tutaj się nazywam, tak tam się nazywam. Dobra, już powinieneś mieć, odpaliłem. Przepraszam, ślimaku, zabrałem ci widza. Obraziłeś. Kurde, zaraz biegi przewidzenia w połowie, muszę szyndę. O, Miki już Rudego wyprzedził. Ja oszczędzam teraz na drugim tym, na drugiej mapie cały czas, jak mnie zagonisz, jeszcze będę mógł które przycisnąć. Ale wiecie co, najśmieszniejsze było to, jak oni tam, wiesz, wystartowali trening, jeżdżę w ogóle i mówię, jadę i chcę zjechać do pitu, bo walnąłem w ścianę i naciskam opcję, naciskam, nic nie działa, mówię, no, mówię, i piszę do nich, czy ktoś może wysłać jakiś czat głosowy. Oni mówią, że oni nie gadają, mówię, ja pierdolę, jak zjechać do pitu, no tam masz zjazd, ja mówię, Boże kochany, nie o to chodzi, stoję na środku toru rozwalony, nie wiem jak mam zjechać, dopiero okazało się, że tam trzeba stanąć, zatrzymać się, dopiero wcisnąć opcję, przejść do stopu, no nie wpadłbym na to.
inna gra, inne zasady. Inne, wiesz, ciśnienia i tak dalej, jakieś tam trakcje, ustawienia z internetu do Lambo jakieś tam ściągnąłem na szybko, tylko pod koniec ciśnienia mi chłopaki odpowiadali, bo ja coraz niższe ustawiałem, no i wszystko fajnie, a opony dalej lipa, nie? One mają zakres ciśnień, gdzie pracują i kupa. Tak. 26,8 do 27,5. Tak, tak. Miki no już czwarty. Na suwy. O, Miki ciśnie. Za chwilę będzie trzeci, już, być może na tym zakręcie już. I Miki trzeci. No jeszcze nie. Średnie gumy robią swoje. Co, masz opóźnienie live'a, nie? A, okej, okay, dobra. Także spoileruję jak coś. Niemiły jesteś. Już, będę milczał w 13 językach. I ten, i naprawdę, gierka fajna. Na początku, jak miałem fot feedback ustawiony, to mi łapy wyrywało, nie dało się jechać. Jeszcze kilka tam, wiesz, jakichś takich tipów trzeba wziąć od ludzi. Ale co, lepiej niż PC2? Ciężko mi powiedzieć, na pewno inaczej. Tarki są przyjemniejsze, przynajmniej na spa. Czy lepiej? Powiem ci, że jeżeli miałbym się pokusić, to ciężko mi powiedzieć, bo w PC2 jestem zakochany z racji pogody. Tam też jest pogoda chyba. Też jest pogoda. Fajnie szeroko nie, tam jedzie. Wykorzystuje pełny tor. Trochę więcej. Ale ten, majorem jechałem w nocy kiedyś. O kurde, teraz znowu szeroko. Chyba, że się dzień robi tam. Nawet jak ci wyprzedzę tutaj, to i tak karami mnie wygonisz. Masz 2 godziny, 20 minut kary teraz. To nie dużo, to się łatwo zbija na tym torze. O, 2700. Nie działa mi tablet. Happy New Year, jakie malowanie, proszę bardzo. Dedykacja. Zaraz zobaczycie Livara. Tutaj jak ciasno z tyłu. Na pewno gierka warta pieniędzy, tak? I też trzeba usiąść jak do PC2, a wiesz, no nie Gran Turismo, że z buta sobie wejdziesz. Jak będziesz wbijał te SA punkty, to tam się nauczysz bardzo dużo. Ja właśnie przyjechałem chyba z 8 wyścigów z tymi botami po 20 minut. Ale czemu ja mam Porsche, jak Lambo było na początku? Wiesz co, ja tak dzisiaj z chłopakami pojechałem, liczyłem, że właśnie ktoś mi coś podpowie na słuchawkach, ale misterny plan poszedł się. Niestety nie poszło, bo tak. Oni tam mają lotny start, tym przynajmniej teraz. Tam jest tylko lotny start. Prawidłowo to... A, tak, też. Tak, tak. Ja mam nawet Project Cars ustawiony, ten manualny start. Tylko, także... problem jest, że ACC nie obsługuje niczego innego w kierownicy i zabrakuje. No, to jest problem, no, bo tych przycisków brakuje. No, tam jest przycisków mnóstwo. Ale tam powiem nawet o tych mapach. Wyświetlacz. Nie druga strona tego, tylko drugi wyświetlacz. A zajdź, się po prostu chciał przejechać ten sąd. No tak, ale to jest troszeczkę, wiesz, bez sensu, że masz skróty klawiszowe, do których nie możesz ustawić. Bo to było pod PC robione, nie?
No tak, ale widzisz, to czy karce... Powinno ten, klawiaturę obsługiwać, no. Wtedy by rozwiązało cały problem. Spróbuję tą Kinola, kurwa, jeszcze. A? Urody już mocno oszczędza. A jakby do... Pad nie działa. Spójrzmy na oponki i paliwo. Quelex jest jedna, druga. Oponki zdarte jakieś 15%. Nie działa. O, mniej niż jedna, druga paliwa. Opony tak samo. Miki, opony zdarte ciutkę mocniej. Jedna, druga zbiornika. Zycher, bardzo podobnie. Bujej też. Rudy, jedna czwarta zbiornika już tylko. Ślimak pół i liwar, bardzo ładne oponki, albo na twardych jedzie. Też ze mnie blisko, że widzę Happy Christmas, ale Happy New Year nie widzę jeszcze. Jedno jest większe, drugie mniejsze. Ty widzę, dalej zaciągasz. O kurwa, jestem chory. Ale tobie to zaciąganie to służy. Jak się będziesz bronił, tak jak będziesz atakował, tak jak się broniłeś ostatnio, to... No, kurde, normalnie. A teraz bardzo delikatnie za szybki. Miki ciśnie, FLA zrobił. Znaczy BLA. Nie no, FLA. Wcześniej. O, 8000. 800. Mi się zawsze mylę. Zauważyliśmy. Mi się w ogóle też mylę, nie? Zauważyliśmy. Teraz ja szeroko. Ja, jeden i drugim. Tak, zaraz na karę. Sekunda. A tempo mamy słabe, 1.53. Ja zmieniłem mapę teraz na jedynkę. Bo za blisko już jesteś. Bo to jest sekundę kary, że zarobił. Hamuje mi! O kurde! Normalnie mi nie hamował. Dobrze, że masz tutaj ten, trochę miejsca jeszcze. Fanky follower, a to nie masz New Year, tylko masz Fanky follower z tyłu, właśnie zauważyłem, że pod dupę tak bardzo. To nie jest mój ten malowanie, ja ściągnąłem po prostu sobie. Idzie, ale nieśmiało.
Jeszcze masz AMG napisane na złoto, z tego widzę. Patrz, co nawet nie widziałem. Zobacz, zobacz, młody umie u Qualxa. A faktycznie. Ale nie, po, nie poszło w chuj. Dobra. Nie musiałeś Qualxowi miejsca zostawiać, bo był przeżyczysty. No wiesz, chyba za bardzo mi zostało sobie, naprawdę. Boję się o moje punkty SA, za to chcę, bo to ty. A co te punkty dają? Teraz pójdziesz szeroko. Dobrze, to jest szeroko, to boję się, bo tak to by było. Nie, tak szeroko. Zostanie mi z klatki, aha, dobra. Tu nie ma flag, proszę. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my, to jest. Zobacz, kura, grawitacja nie działa, podnosi się szpil do góry. Grawitacja nie działa. Co on gada? Kurwa. Ziemia się popsuła. A masz pilota do słońca? Pilota do słońca, jak masz, to dawaj, bo by się przydał przycisk dżemka. A ja tu nie widzę do tyłu. Dobra, nie ma. Oj. Liwar, jak ładuje wywrotkę, to ma przycisk grawitacja, nie działa. Wali wywrotę, nie? Tak się te kropla. Wiecie, to ze śmiechu nie mogą wytrzymać, nie? Ja też. Może wypadłem z czasu. A teraz znowu. O, ale się ześwitloga, kurwa. Dobra, to jest ostatni ten gwizdek. Ale tempo widzę, chłopaki, stabilne. Trzeba bardzo oszczędzać, wiesz? Ale tu jedziecie bez pita w ogóle? Z jednym. Z jednym. Rudy z dwoma. Nie, Rudy tak oszczędza, że go zaraz dogonię. Gdzie tu jest paliwo? A, tu jest paliwo, dobra, bo na... No, no na 1/4, to tak jak wszyscy. Tyle zaoszczędził? No ma między 0 a 1/4. Wyjebał ten na kanapie. Ja pierdolę się wystraszyłem. Jezus, co to było? Jezus, takie jeszcze są? Mła, przepraszam. Telefon ustawiony jak dla dziadka, jak klient dzwoni, żeby przypadkiem nie przeoczyć. Tak, tak. Dawaj, braciak, ciśnij Qualxa, na następnym okrążeniu wylatuje z toru na zakręcie w prawo. O, to daleko. Na live'ie widziałem. Teraz to mi poszedłeś bokiem, tak? Jak jestem taki się zjebany, to zmęczę to po. Dawaj, Zycher, co ty tak pierdzielasz się? Ciśnij go tam. Tu z tyłu też ciasno. Ciasno, ślimak z Rudym się bije. Ja
Dawaj, Ślimak, jak wyprzedzisz Rudego, to specjalnie dla ciebie się oglądam turbo. Już upady nie trzymają. Coraz gorzej, no. Czuć to. Jeszcze nie ten zakręt. Oj, oj, będzie kontakt. Korzysta z toru. Ja korzystam, no, jestem grany. Ten fioletowy sektor, jakimś cudem. Dobra. Dawaj, Ślimaku, teraz. Ja też mam okay. Chyba półtorej. Już koniec. Brawo, Ślimaku, walki. Super. Za bardzo odpadłem do tego. Teraz tylko się nie daj. Rudy też się umie ścigać. Kładce w kłeskę robi kurde tego fast slapa. Nie, no nie ma szans na twardych. Tu chłopaki się biją twardo. Mam 1,2 okrężenia paliwa. Rudy wyleciał z toru. No, no, zaraz leciutki spoiler, bo już widziałem w zakręcie, jak leciał. Żółta flaga? To piasma. Się zmieni, zobaczmy jak pan Quelkces finiszuje na twarzy. Komu? Komuś tam sobie bierze. On jeszcze ma komu, bo jeszcze ma jedno dziecko, tylko nie wie z kim. Nie było żadnego tego. Był flag. Tam jeszcze go. Ja, tylko Livara. Jeszcze Livara nie radzę nie do tego. Jest Livara jest przede mną, no. Pierwszy raz. Jak ja Livara już zdublowałem, to jakby możecie nie zdublować. No dziobie. Aha, grawitacja, no tak. Quelkces minął linię mety. Drugi nie dział. O, podziękował. Następnie Miki. Bardzo podziękował. Fajnie. Super walka. Jakby nie ten twój błąd, to byś wygrał. Ten, co w piach wyleciałeś. No. Trudno. 200 tysięcy prawie COVID-a w tym kraju. Zaraz podali. Per day? No,
Tak, on... pół miliona. U nas jest dużo, ale jest mało śmiertelnych. Bardzo mało, no. No, ja dziękuję moim widzom za oglądanie. O, ale fajnie. Spoko, znaczy sobie taki przyjemny był ten tor, nie? Bez takich jakichś stresów. I to pływanie też było fajne, tak?